Witam wszystkim. Mam na imię Alex i witam na moim kanale Alex and Music. Życzę wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę szczęścia, zdrowia, powodzenia i pomyślności. Aby wszystkie wasze marzenia się spełnili, aby żyli szczęśliwie i pięknie. Specjalnie podziękowania dla moich subskrybentów i widzów. Chciałbym wam wszystkim podziękować za oglądanie moich filmów, komentowanie, umieszczanie polubień, antypatii i udostępnianie ich w każdym razem w sieciach społecznościowych, z czego oczywiście jestem niesamowicie zadowolony. I niskie ukłony dla każdego z was. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w 2021 roku. Ogólnie mój kanał YouTube zyskał ponad 60 subskrybentów i kanał obejrzało ponad 7500 wyświetleń. W sumie było 32 filmy. Było bardzo ekscytujące, bardzo interesujące. Pod koniec roku z moich 32 filmów wszystkie uzyskali dobrze i niesamowite wyświetlenia. Na przykład Ojciec Chrzestny uzyskał ponad 1000 wyświetleń w ciągu 5 miesięcy. Piosenka Blue uzyskała ponad 1000 wyświetleń. Te filmy bardzo mnie zaskoczyły pod względem liczby wyświetleń. W niektórych wyszukiwanych hasłach zajmowali również czołowe miejsca. Chciałbym również szczególnie podziękować wszystkim, którzy subskrybowali i przeglądali moje oficjalne konto na Instagramie. Mam ponad 60 subskrybentów, a także według liczby polubień moich postów. Średnio każdy post miał 15-17 polubień. W rezultacie wszystko idzie bardzo dobrze. Chcę też powiedzieć, że w przyszłym roku będzie o wiele więcej ciekawych i zabawnych filmów. Część z was pewnie wie, ale którzy oczywiście oglądają mój Instagram, zobaczyli mój post z moim nowym instrumentem, saksofonem. Tak on się wygląda. Myślę, że w przyszłym roku będę nagrywał utwory z saksofonem. Będę robił na przykład kwartety, jakieś zespoły. No, na przykład chcę zrobić projekt klarnet i saksofon. I krótko mówiąc, mam plany i oczywiście mam pomysły. I co najważniejsze, spodziewajcie się do moich nowych filmów w przyszłym roku. No i co? Życzę wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ale nie żegnam się z wami, ale do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!